jako kultura, która ceni prawdę i wolność w stosunku do Persji, która opierała się na niewolnictwie i poddaństwie. I wtedy po raz pierwszy to nazwali europejskością. Potem pojawia się Europa jako kultura zagrożona przez islam. To po raz pierwszy na początku VIII wieku, gdy była bitwa pod Poitiers, kiedy właśnie muzułmanie chcieli z Hiszpanii przejść i opanować całą Europę, wtedy wojska, które składały się z wielu różnych narodów, nazwane zostały Europejczykami. I to byli, czyli kultura grecka i chrześcijaństwo wyznaczały tożsamość europejskości. I to, co stało się od oświecenia i rewolucji francuskiej, to była właśnie walka z tymi podstawowymi korzeniami europejskości po to, żeby wymyśleć coś, co już kompletnie nie przypominało ani jednego, ani drugiego, co stało się zagrożeniem dla europejskości. Także co nam dzisiaj zostało? Kontynent, który tak naprawdę jest tylko półwyspem Azji. Bo Europa nie jest kontynentem. Kontynent musi być, to jest duża ziemia oblana wodą. I nazwano Europą, Europę w czasach starożytnych, nie wiedząc, że Europa jest częścią Azji, bo sądzono, że to jest też wyspa oblana wodą. Także to Europa z punktu widzenia geograficznego to jest mały półwysep Azji, nic więcej. Kiedy to jest prawdziwa Europa, nasza Europa? Wtedy, kiedy opiera się na fundamencie kultury greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej. I wtedy to jest nasza Europa. Dziękuję bardzo.